Kraj magiczny. Od pewnego czasu ciągle mnie atakujesz, zaczepiasz, wbijasz mi szpileczki. Tylko dlatego, że źle poprowadziłem swoją karierę oraz federację. Przypomnij sobie, jak chlałeś na mojej gali Alco Masters. Owszem, nie dostałeś wypłaty. Ale nieważne. Sam powiedziałeś na wywiadach, że cię oficjalnie oszukałem. Ale przypomnij sobie, kto jak wyglądał po gali Alco Masters. Kto po konferencji szedł zażygany do kibla. Ty. Nie ja. Ja byłem w życiowej formie. Zdefraudowałem twoją garzę i czekałem na lot do Republiki Palau na Oceanie Spokojnym. Niestety Tomek Chick przebił ofertę za wyczerturowanie Hondy H420. I pech chciał, że niestety poszedłem przepalić pieniądze do kasyna. Ale spokojnie, mam teraz bardzo dobrych ludzi przy sobie. Rozpocząłem współpracę z doradcą podatkowym. Także już jestem tak podniesiony na duchu, bo wyciągnąłem 100 uncji złota ze spółki Alco Masters, artykułu 176 i mogę teraz wykupić ciebie i tą całą twoją melinę. Ja potrzebuję chwili na przygotowanie, mam bardzo dobry oddział treningów, a w szczególności treningów psychicznych. Wiedz, że mogę się po tobie przejechać bardzo szybciutko. Pamiętasz? Kto żygał po gali Alco Master? Nie ja, tylko ty! O, jeszcze jedno. Nasz magiczny. Nasza alkoholiczka. Gocha k***a. Lubisz, jak rucha się ją na pieniądze. No tak, nie ma co ukrywać. Lubisz. Lubisz, jak się monetyzuje twój alkoholizm. Nie pamiętasz, kniurze, jaka była z tobą jedna afera? Kim ty k***a jesteś? Dobrze wiemy. Z naszego klimatu, z naszego środowiska w Polsce, że to ty zarabiasz na matce Menelisy. Wiadomo, to nie jest wstyd, ale to ty, k***a, leciałeś z matką w ślinę. To ty ją, k***a, kulą napierdalałeś. To z tobą była afera. Z tobą była afera, że matkę napierdalałeś, że Jacek wyjechałeś z domu. Z tobą, k***a, wy dwóch pewno na E robicie w majty. Dupa. I słuchaj, daję ci słowo honoru, że przygotuję się tak, że drugi piszczel ci połamie. Teraz dzień będę trenował. 5 treningów dziennie. I jadę żulę z wami do spodu. A ty będziesz jedyną osobą, którą pokonam publicznie. Kolar, sorry, ty już nie masz na co liczyć na walkę ze mną. Dobra, trochę się uspokoiłem. Trochę proaktywny estradolu ze mnie zeszło. Także dziękuję wszystkim dzieciom Indigo za wsparcie, za to, że jesteście od początku do końca. I co? Witamy w moich grzechach.